zdrowia, szczególnie zdrowia psychicznego. Nie wierzysz w Boga? No to okłamuj, szczególnie swoje dzieci. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No bardzo teraz ludzie tak właśnie się zastanawiają, skąd to jest tej tyle depresji i tego zdenerwowania i z tego zagubienia wśród dzieciaków, no i młodzieży i młodych ludzi. Wygląda na to, że po prostu odchodzenie od religii, odchodzenie od Boga, od wiary, od grupy, od kościoła, wszyscy uciekają, no jest coraz bardziej widoczne to. Nikt na ten temat tak za dużo nie rozmawia, że wymiana tego środowiska, czy religii, czy nauki, czy całego tego kleju, który towarzyszy jakimś obyczajom religijnym, chrzciny, komunie, śluby, nawet imieniny, no bo te imieniny to są z reguły od świętych Antonich i tak dalej, Sylwester to był święty Sylwester, tego rodzaju rzeczy, nawet stypy, no wszelakiego rodzaju religijne rzeczy, no to jednak wprowadzają coś wspólnego dla grupy religijnej, dla katolików. No i ludzie, którzy odchodzą, no to niestety jest coraz gorzej. W 2018 roku były takie studia w amerykańskim żurnalu epidemiologicznym, no i w tym żurnalu właśnie udowodniono, czy pokazano, że w rodzinach, gdzie są jakieś takie jest bardziej wiara i religia, no to jednak powoduje, że są lepsze wyniki. No, stan zdrowia psychicznego jest dużo lepszy w tych rodzinach. Harvard to jest jedna z najstarszych uczelni w Ameryce, w Cambridge, w Massachusetts. Jeżeli ktoś oglądał film Love Story, no to właśnie tam się odbywa na tym. Córka Obamy chodziła tam na Harvard. No i oni sprawdzali, badali około 5000 ochotników. No i popatrzyli na te dane społeczno-demograficzne i popatrzyli na sytuację psychiczną. Także i jakie są rezultaty? No rezultaty są takie, że dzieci i nastolatki, którzy pokazywali, czy deklarowali się, że chodzą raz w tygodniu na naukę religii, pokazywali psychicznie na dużo wyższym poziomie, lepszym poziomie, mniej stresu, mniej depresji, tego rodzaju rzeczy. No i pokazywało też, że jeżeli chodzili na lekcje religii, no to dużo częściej angażowali się w sprawy ochotnicze. Bardziej się mieli jakiś sens taki do spełnienia, mieli sens jakiś w życiu, misję. Widzieli, mieli taką życzliwość, czuli możliwość przebaczania. Także to wszystko wychodzi, powiedzmy, z Nowego Testamentu, z tego czytania na mszy i tak dalej. No to te przebaczanie też jakieś, to jest duża sprawa wśród ludzi, ale i mniejsze prawdopodobieństwo, powiedzmy, używania narkotyków, no i mniejsze prawdopodobieństwo na taki wcześniejszy seks nastolatków. Także to wszystko jakoś tak przesuwa społecznego punktu widzenia, no, w dosyć dobrym kierunku. Najsmutniejsze jest w tym wszystkim to, że w sumie przez ostatnie 20 lat to ilość ludzi chodzących do domów, no powiedzmy, religijnych, tak? Kościołów, zborów, synagog i tego rodzaju, no to wszystko spada. Całe społeczeństwo po prostu odchodzi od religii. No i
I były badania Gallupa w 2018 roku wśród amerykańskich, takie badania wśród amerykańskich rodzin. No i pokazuje, że w zasadzie połowa ludzi poniżej 30 roku życia nie identyfikuje się z żadną religią. Także to jest dosyć dramatyczne. No taki nihilizm, taka nicość, takie rozmowa o niczym, o tym, że człowiek to jest po prostu worek mięsa i wiadro wody, no to nie jest to najlepsze. To nie jest najlepsze, no i tłumaczenie o realistycznym życiu, o realiach i tak dalej. Ja spotkałem ludzi, których córka chyba 6 czy 7-letnia została w zasadzie weganką w ciągu 15 sekund po tym, jak matka powiedziała, jak się robi mięso, tak? No, nie rozmawia się o robieniu kiełbasy czy kotletów z dziećmi. I tak samo z tą religią jest jednak, że na temat Boga. No i w sumie jak rozmawiać z dziećmi, kiedy dzieciaki się, powiedzmy, zapytają na temat śmierci, tak? No na temat śmierci, no to urodzimy się po to, żeby przeżyć, no i każdy umiera, no i to jest bardzo duża sprawa. No i co wtedy trzeba powiedzieć? No dla dzieci, no to najlepiej to jednak im skłamać, tak? To, że jak to się mówi, nawet ksiądz mówi, z prochu powstajesz i w proch się obrócisz, no to jest ta pierwsza prawda, tak? Nagi się urodził, nagi zostaje pochowany. Ale jednak z prochu powstaje, jeśli obrócisz, no to jest jeszcze ta druga część, no bo jednak ta wiara w jakieś życie pozagrobowe, w powstanie, w te niebo i tak dalej, no to pomaga dzieciom, powiedzmy, no i nie tylko dzieciom, jakoś złączyć to wszystko razem, nawet w wypadku, jeżeli jest powiedzmy strata rodziców czy dziadków, to pozwala uspokoić dzieci, no szczególnie patrząc na te rozwalone rodziny. Jest rodzice też są ciężko zapracowani w szkole jest przecież i przemoc, no i ten koszmarny jakiś tak środowisko, które ma się zakończyć z tego ocieplenia społecznego. No ta Szwedka, no to ona właśnie pokazała, jak ona już po prostu, jej wiara na pograniczu obsesji i wariacji, no po prostu doprowadza ją do stanu psychicznego. Ona ma tam inne jeszcze problemy, no ale całe te wciąganie się w tą spiralę tego środowiska, no to jest po prostu nieprawdopodobne. No i teraz pytanie jest, jak rodzice mogą wypełnić to, czy żeby nauczyć dzieci, żeby zrozumiały tą czy wdzięczność, czy tą empatię w ich własnych dzieciach. To jest, no i te sprawy w zasadzie to są w każdej religii. W każdej religii. I prawda jest taka, że jest dużo rozmowy o zachowaniu świata, ratowaniu świata, całej kuli ziemskiej i tak dalej, wszystkiego. No ale zaczyna się od małych rzeczy, tak? Zaczyna się małych rzeczy, żeby ktoś poszedł, powiedzmy, do schroniska dla zwierząt, pomógł, czy żeby poszedł do domu dla bezdomnych, pomógł ugotować zupę, czy żeby pomógł komuś tam znaleźć pracę i żeby tą pracę jeszcze oni utrzymali. Także ci wszyscy ochotnicy, no to szanse na to, że ktoś jest ochotnikiem bo jest religijny, no to są 5 razy większe niż ludzi, którzy
nie są religijni, także dla społeczeństwa to są nieprawdopodobne proporcje. To są rzeczy, które powiedzmy psycholodzy, czy lekarze, czy politycy, czy ateiści, agnostycy kompletnie nie biorą tego pod uwagę. To jest straszna cena. To jest straszna cena i ta religia, wiara i tak dalej, no to są malutkie takie cegiełki, które powiedzmy budują nie tylko społeczeństwo, ale właśnie budują te małe dzieciaki od dołu. No, te dzieci w dniu dzisiejszym, no to są bardzo narcystyczne, w sumie są samotne, no i religia daje jakąś możliwość spotkania się, tak? Jeżeli ludzie pójdą do kościoła, wysłuchają tego dobrego słowa, zaśpiewają, czy chór zaśpiewa, no ale można się w to włączyć, można iść do spowiedzi i powiedzmy ukoić się trochę, no, wyznać swoje grzechy, poprosić o przebaczenie, no i tak dalej, i tak dalej. No i to na pewno to ludziom pomaga to psychicznie, no i zdecydowanie postanawiają sobie poprawę i chcą być lepszymi dziećmi. Także to jest, te wszystkie przykazania, te wszystkie tego rodzaju sprawy, no to są ważne dla ludzi, to są tysiące lat, to są 2000 lat powiedzmy chrześcijaństwa, które jakoś to wszystko skleja. No i całe te grupowe zachowanie, no to jest widać naokoło, nawet no dużo ludzi się nie zna, no ale nawet z widzenia, jeżeli się zna, no to nawet jeżeli się zna 10, czy 20, czy 50 osób osobiście, no to jest na pewno to lepiej niż te dzieci, które mają setki tych wirtualnych przyjaciół, znajomych, no ale zero czy paru prawdziwych. To jest powiedzmy, to jest straszne krytyczne. To jest straszne krytyczne, że te komputerowe rzeczy zabijają nas. No i ta religia jednak daje jakieś ukojenie, jakieś zrozumienie, sensy świata. Nawet jeżeli ktoś przejdzie przez tą religię i w wieku dorosłym wie, że nie ma tam świętego Mikołaja, czy Boga gdzieś tam na jakiejś chmurce, no to on jest dużo mniej podatny na jakieś Hare Krishny czy inne islamy, powiedzmy, no bo mniej więcej wie, o co chodzi, no i nie musi się tak już angażować. Najgorsi to są właśnie ci tacy całkowicie puści wewnętrznie, no i później oni wrzucają się w te Hare Krishny, czy powiedzmy w Świadków Jehowych, czy rzucają się w ten muzułmanizm z jakąś podwójną zaciętością, no i to właśnie wtedy nie za bardzo pomaga w Ameryce, tak jak i w Polsce. No to jest ta jednak ten wyścig szczurów, ludzie idealizują ten perfekcjonizm i materializm, wszystko, no ego jest duże, budują ludzie naokoło siebie, no i, ale dużo się odbywa w tych wirtualnych jakichś takich połączeniach, a jednak te duchowe wiara jakaś duchowa, czy przekonania religijne, no to pokazują jakąś tą uprzejmość, jakąś tą miłość i braterstwo i połączenie w prawdziwych sytuacjach. No i później to, czy dzieci powiedzmy same zdecydują się kontynuować, czy nie kontynuować, no to już jest osobna sprawa, no ale nie muszą koniecznie odrzucać tego wszystkiego, tak? No bo jednak jak się przedstawi pewne rzeczy, no i religia i wiara ogólnie z założenia, no to nie ma nic złego w tym wszystkim, tak? Indywidualne przypadki, no ale to wszędzie są, wśród policjantów
są bandziory, wśród lekarzy są bandziory, wśród sędziów są bandziory, wśród polityków są bandziory. Tak samo i jest i wśród księży. Księża część z jakiejś przebiegłości, z oszukaństwa i z machinacji innymi po prostu idzie tam, bo to jednak jest powołanie, a nie zawód, no to trzeba mieć powołanie. Są kanalie, które wybierają to dla swojej własnej kariery. No ale to jacy księża, tacy jakie społeczeństwo, jacy nauczyciele, tacy jacy społeczeństwo, jacy politycy, jacy społeczeństwo. Także że to jest w zasadzie taki lustro tego, kim jesteśmy, to właśnie są oni. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Również dziękuję. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek, dzwoneczek, dzyń-dzyń do naciśnięcia. O codziennych powiadomieniach. Wysyłaj, polecaj gdzie się da, na Facebooku, na Wykopach. I do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.